wystawka o Brzegu, gdzie przy tych pojemnikach podziemnych, gdzie powinniśmy przekazywać odpady, pojawiają się odpady, które nie powinny tam nigdy się znaleźć. Są to konkretnie już takie wielkogabarytowe. My również dbamy o to, aby mieszkańcy mieli możliwość oddawania tych wielkogabarytowych, niepotrzebnych, różnych przyrządów, różnych przedmiotów. Jednak mieszkańcy tego nie przestrzegają, dlatego też zastosujemy w tej chwili nieco bardziej taką usystematyzowaną kontrolę i będziemy montowały, to się nazywa fotopułapki. Zlecamy to zadanie w różnych częściach miasta, tam gdzie najczęściej pojawiają się niesegregowane odpady, tam gdzie najczęściej zgłaszają nam mieszkańcy problem z tym związany, pojawią się te takie urządzenia. Nie będziemy informowali mieszkańców gdzie, ale konsekwentnie chcemy dążyć do tego, aby wszyscy mieszkańcy zrozumieli, że niesortowanie śmieci sprawia, że my wszyscy jako mieszkańcy później za to płacimy. Z jednej strony musimy wykazać się ogromną dbałością o środowisko i to jest cel nadrzędny, z drugiej strony również musimy popatrzeć na ekonomię. Jeżeli nie będziemy uzyskiwali odpowiedniego procentu recyklingu, a jeżeli nie będzie sortowania u źródła, to wszyscy mieszkańcy Kołobrzegu za to później zapłacą. Czy będziecie publikować zdjęcia? Nie będziemy publikować zdjęć, będziemy docierać do tych osób. Proszę Państwa, to nie jest też tak, że to my się dowiedziałyśmy o tym, że tak powiem, teraz w przeciągu kilku dni. Mieszkańcy nam zgłaszali takie problemy. Jesteśmy po serii spotkań z mieszkańcami na spotkaniach osiedlowych i tam bardzo mocno wybrzmiał głos mieszkańców, że mają dosyć już ciągłego porządkowania tego terenu przy tych podziemnych. O wannę, o dywany, nawet tego typu rzeczy. O wannę, o dywany, takie przedmioty, które tam nigdy nie powinny się znaleźć. Mieszkańcy są zmęczeni tym, że idąc do domu, no muszą, że tak powiem, oglądać jakieś porozrzucane różne przedmioty wokół tych pojemników, że te pojemniki puste, często są puste albo niewypełnione do końca, a pomimo wszystko wokół tych pojemników gromadzą się różne przedmioty, które tam nie powinny się znaleźć i trochę nas mieszkańcy pewnego osiedla zainspirowali, poszłyśmy tą drogą i po prostu będziemy starały się docierać do tych osób, które nie przestrzegają przepisów i które nie chcą podporządkować się wymogowi sortowania odpadów.